Miał 18 lat, gdy spakował plecak i wyruszył na podbój amazońskiej dżungli. Tak rozpoczął karierę podróżnika Emil Witt. Obecnie nie tylko kontynuuje swoje wyprawy, ale również organizuje grupowe wyjazdy dla ciekawych tego regionu. Podkreśla, że nie działa jak biuro podróży, tylko przewodnik. Dużo było przygód i to w Andach, i to w dżungli. Była malaria, były spotkania z jadowitymi zwierzętami. W Dopiewie odbyły się warsztaty survivalowe z naszym bohaterem, których celem było nauczenie planowania wycieczek do lasu, poznawania swoich możliwości i ograniczeń działania w terenie, nauczenie uczestników skutecznych metod bezpiecznego poruszania się po lesie oraz wytworzenie dobrych wzorców radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zrobiliśmy taki cykl warsztatów, mieliśmy 5 spotkań, to jest przedostatnie, 5 spotkań po 3 godzinki i podstawy przetrwania w lasach naszych polskich. Nauczyłem ich nawigacji, oprócz nawigacji i sygnalizacji w terenie zrobiliśmy też, symulowaliśmy akcję ratunkową. Na ostatnim pożegnalnym ognisku zapytaliśmy uczestników, czego nauczyli się na warsztatach z Emilem. Na tych warsztatach nauczyłem się, jak dobrze nawigować się w terenie. Jak ratować ludzi, jak jest ktoś ranny. No jak rozpalać ognisko. Jak robić szałasy, posługiwać się pasem, rozpalać ognisko. Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie planują już kolejne spotkania z Emilem, a my czekamy na jego ciekawe opowieści z grupowej wyprawy do Amazonii, na którą właśnie wyrusza.